Święta Bożego Narodzenia tuż, tuż. Jaka ryba króluje u Was w Wigilię? No myślę, że 3/4 Polaków powie, że karp. No i słusznie, ale nie macie ochoty na coś nowego, sensacyjnego? Na przykład gravlaks. To jest potrawa prosto z Skandynawii. Wyobraźcie sobie, dawno temu rybacy nie mieli lodówek. Musieli zasypywać łososia solą. Najstarsza metoda konserwacji. Następnie wykopywali w piasku dziurę, wrzucali tam, czyli gravlaks to nic innego jak zagrzebany, zakopany łosoś. Macie ochotę? My nie musimy używać dzisiaj piasku. Zobaczcie, jakie to jest proste. Zapewniam Was, że rodzina, znajomi oszaleją. Mało tego, to jest danie, które kilka dni może być w lodówce i na przykład na śniadanie odkroicie, na kolację albo na przykład dodacie do pysznej zupy krem na przykład z... fenku. Fenku będzie idealny. No ale dobra, działamy. Łosoś. Zobaczcie, duży kawałek łososia. No w zależności ile osób macie do wykarmienia, ale zapewniam Was, że im więcej go zrobicie, to tym lepiej, bo na pewno zejdzie. Z jednej strony skóra oczyszczona, łosoś umyty, wysuszony. Sprawdzam, czy nie ma ości. Nie ma już żadnej. Idealnie. Następne składniki to sól, ja używam dzisiaj takiej gruboziarnistej, zobaczcie, i cukier, czyli dwa składniki, które konserwują nam żywność. No dobra, no to ja biorę miskę, mniej więcej w tych samych proporcjach dosypuję soli, myślę, że tutaj 4 łyżki wystarczą, oraz cukru. Nie wiem, czy widzieliście kiedyś gravlaksa podanego na talerzu. Obłędnie wygląda, a to wszystko za sprawą buraczków. Ja dzisiaj użyłam buraczków już upieczonych wcześniej. Są starte na tarce, mają więcej soku, a ten sok, kochani, wniknie w mięso łososia, zabarwi go i wszyscy będą się zastanawiali, co oni w ogóle jedzą. Burak starty, cukier z solą wymieszane. Następnie mnóstwo kopru. Oczywiście to jest moja wariacja na temat gravlaksa. Myślę, że 100 lat temu rybacy po prostu zasypywali go solą, ewentualnie cukrem, a o tych dodatkach nie myśleli, ale no przecież możemy podać coś wykwintnego. Więc słuchajcie tak, łososia musicie przekroić na pół. No tak, wydaje mi się, że mniej więcej tak to będzie. Ok, odkładam na bok koperek. Góra przyda się do sosu, no bo przecież każda ryba powinna być podawana z pysznym, aromatycznym sosem. Więc odkroję górę, odkładam na bok. Łodyżki nigdy nie wyrzucamy do kosza, zawsze jest na nie pomysł. Posiekam je drobno. Nie musi być idealnie, ponieważ tak naprawdę chodzi mi o to, aby aromat z tych łodyżek przeszedł do ryby. Więc czy będzie pokrojony na większe kawałki, czy na mniejsze, nie ma to znaczenia. Pięknie pachnie w mojej kuchni. Koperek posiekany. Przekładam do miski. Te dwa składniki muszą się połączyć. Ten jest potrzebny na sam koniec. Teraz potrzebujemy tego łososia szczelnie zapakować. W czym? W folii spożywczej. Słuchajcie, rozwijam na całą szerokość, długość deski. Ok. Pierwszy płat łososia ląduje na środku. Pięknie wygląda. Teraz mieszam cukier z solą i po prostu posypuję. Uwierzcie mi, każdy da radę. Jest to bardzo proste zajęcie. Połowę mieszaniny na jeden płat, a drugą połowę zostawiam na drugi. Teraz czas na buraki. Pamiętajcie, te buraki dodadzą koloru, więc płyn, który powstał w czasie pieczenia i tarcia buraków też jest wskazany. Pięknie pachną. Połowę buraków teraz, a drugą połowę za chwilę. No i oczywiście koperek. Tutaj już całość wysypuję. To już fajnie wygląda, a wyobraźcie sobie, jak będzie smakować. Teraz musimy odtworzyć po kolei warstwy, po to, aby druga część łososia mogła wylądować na samej górze, czyli buraki. Wykorzystam wszystkie, nic nie może się zmarnować. Świetnie. I od góry warstwa soli i cukru.
Gravlax prawie gotowy. Teraz biorę łososia i przykrywam skórą do góry. Zobaczcie, sól, która i cukier jest na samej górze, wniknie do mięsa, zakonserwuje, a burak, który jest następną warstwą, doda koloru. Teraz porządnie to zamykamy, ponieważ gravlax ląduje w lodówce minimum na dobę, 2-3 ostatecznie. W tym czasie może wypłynąć trochę soku z buraka, więc właśnie zabezpieczamy to wszystko folią spożywczą. Zawijam do góry i oto taki pakunek wkładam do naczynia. Zobaczcie, o wysokich brzegach, bo jeśli, nie daj Boże, trochę soku z buraka wypłynie, to nie pobrudzę całej lodówki. I teraz najlepiej by było postawić tutaj coś ciężkiego, na przykład moździerz i niech stoi. A co? Gravlax w lodówce, minimum na dobę. Jak zapomnicie i zostawicie na dwie, nic się nie stanie. Ale później zdejmijcie wszystkie dodatki, ponieważ ryba im dłużej będzie posypana solą i cukrem, tym będzie bardziej twardnieć, a nie chcemy mieć twardego gravlaxa. Odkrajacie pierwszy kawałek i łosoś powinien być gotowy. Gravlax. No z czym go podać? Z sosem. Zobaczcie, jakie to proste. Zaczynamy od żółtka. Raz. Następnie szczypta soli, trochę smaku kwaśnego, czyli sok z cytryny. No i teraz porządnej jakości oliwa. Leję i ucieram. Powstaje coś na wzór majonezu. Gęstnieje. Jednym słowem emulguje. Za chwilę to porządnie doprawimy. Dodajmy trochę smaku takiego charakternego. Musztarda z pełnymi ziarnami gorczycy. I jedna łyżka do słodyczy. Odrobinę miodu. Łączymy i sprawdzamy smak. Brakuje czegoś kwaśnego. Mogę dodać więcej cytryny, ale ja dzisiaj się posłużę octem sherry. O, będzie idealnie. Do sosu dosypuję dużą ilość kopru. Siekam drobniutko. Dosypuję. Sos gotowy. Takie święta, to ja rozumiem. Gravlax się marynuje. Sos zrobiłam w kilka minut. Teraz mogę sprzątać albo iść na zakupy. Koniecznie musicie przygotować ten przepis. Jest banalnie prosty i obłędny. Jak raz spróbujecie, będziecie robić nie tylko na święta, ale także na różne uroczystości rodzinne. A ja, kochani, życzę Wam wspaniałych świąt, spokojnych, radosnych, oczywiście dużo śniegu, no i wspaniałej kuchni. Ale pamiętajcie, to nie jedyny przepis na święta, więc koniecznie subskrybujcie kanał i oglądajcie, bo będzie coś naprawdę fantastycznego.